Eksplorację. Patrzcie na to. Patrzcie na to, co mamy tutaj na suficie. Tutaj był fajny żyrandol, tutaj też pewnie były fajne światła i w ogóle. Ale jest tu ciekawe. Ale zobaczcie, ten już mamy pierwsze artefakty. Mamy na ziemi telewizory. Raz, dwa, trzy, cztery. Stare, klasyczne z tyłkiem i piloty do nich. A tu patrzcie, ten, to jest ciekawe, miotłę mamy, nie? Jakbyś miał ochotę sobie pozamiatać. Jakbyś miał ochotę pozamiatać, no to dajesz, panie. A patrz, jaki kominek. No. Patrzcie. Jaki tutaj jest kominek. No nie ma to tamto, nie? Jakby to powiedział Brunejka, nie ma lipy, nie? O. Tu mamy dzwonek. No trzeba też dodać, że jesteśmy, że tak powiem, w pałacu hotelu, nie? Nie jesteśmy w takim... No ten lista, styczeń 2013 roku, no to mi się wydaje, że można obstawiać 7 lat, już jest obiekt nieczynny, nie? Także... Ale tutaj mamy ten, patrzcie... Bezpięczniki. Masz w ogóle na trybie zdjęć? Tak. A, tam przesuwasz w lewo, nie? Przejdziemy dalej. Tutaj już nie będę lampy włączał, ale zobaczcie to. Jak tu przyjemnie by było. Jaka graciarnia, nie? Ale jakby przyjemnie tu było, było czysto, przyjść sobie na kawkę, herbatkę i tak sobie siąść. No pewnie, pewnie tak, nie? Ale patrzcie, no, patrz jak to jest fajnie oszklone, nie? To jak słońce świeci, to naprawdę musi tu być fajnie i interesująco, nie? Zresztą tu... Czy ja pamiętam, jak to się nazywa na końcu języka mowy, jak się ta część pomieszczenia nazywa? Kontynuujemy naszą wycieczkę po pałacu. Widzieliście tamto pomieszczenie, ale nie, patrz tutaj, jakie to robi naprawdę kolosalne wrażenie. Spójrzcie sobie na górę, nie? No, jestem zauroczony tym miejscem, a to dopiero jest początek. No, tak naprawdę nigdzie nie doszliśmy, Arek, nie? Nic, dobra, to idziemy tam teraz, nie? Patrzcie, na górze jest krzyż. O, dobra, tu nie będę świecił, bo jesteśmy przed głównym wejściem, także wybaczcie za trochę ciemności. O, ale patrz, tu jest wyżłobione wszystko praktycznie, nie? Ale powiem wam, zwykle w takich miejscach nie pokazuję toalet, ale tu może być nawet... O, ty, no zobacz, no cześciutkie toalety praktycznie. Arek. No. Ta, wziąłeś sobie lampę od Wojtka chyba, nie? O, tak trochę. Nie, no patrz, no jedynie czego brakuje, no to papieru toaletowego, nie? Dobra, tu wyłączę, żeby się tak nie afiszować z tym światłem. I tak jeszcze potem sobie... Bo Wojtek ma torbę. Nie, ale tu muszę przyświecić na to.
Tam wam pokażę. A, już wam nie pokażę, druga ekipa wyszła, z którą widzieliście Kubę z kanału Urbex Nalot. Była też Marzena, ale nie zdążyliśmy jej nagrać, ale patrzcie na to pomieszczenie, nie? Lustra, lustra i jeszcze raz lustra. Może ci poświecę, Arek? Jak tam Wojtek? Co? Lampę zostawił. Dobra, chodźmy dalej, nie? Patrzcie, mamy kolejną dużą salę. Jeszcze fajnie, jakby tutaj były, że tak powiem, obrazy, nie? Ale zobaczcie tu. Fajnie zdobiony sufit. No ale to nie jest pałac, to jest... No ale patrz tutaj, to muszę pokazać widzom, nie? Patrzcie, jeszcze jest mydło hotelowe, nie? Patrz, worek tutaj w tym. Kurczę. Wody raczej nie ma. Ale wiesz, prysznic jest nierozwalony, nie? Prysznic, toaleta, ale papieru już nie ma, to ktoś zużył, nie? O, jeszcze pisane mydełko. Nie wiem, czy widać. Ja nie chcę ostrości złapać. Za jasne są napisy na tym, nie? No, nic, idziemy. No, patrzcie tutaj. Kurczę, stylowe łóżko. Wygodne? Kurde. Nic, tylko spać, nie? Dobra, na razie. O, patrzcie. Tutaj na światło. No. Że tak powiem, to było do przewidzenia, nie? Ale tak, komornik jest, to nie będzie przypału, panowie, nie sądzicie? Nie, to są dekodery, patrz, cyfrowe, cyfra plus, jeszcze z kartami są. Spodziewałeś się dekoderów z kartami? Ale to już jest bezużyteczne. Tak, tak, no ale są, nie? Spóźniłeś się, nie będziecie na... nagraniu. Nie, mi się wydaje, że jeśli chodzi o to piętro, to chyba wszystko mamy zrobione, nie? To idziemy do góry. Patrzcie, jaki ładny witraż tutaj mamy. Robi to wrażenie. Przypuszczam, że tutaj musiały być ładne lampiony. Ale patrzcie, tu jest więcej pięter, nie? Może dotrzemy do tego, co tygryski lubią najbardziej, nie? O. A, myślałem, że coś tu będzie, ale mamy... Ale nie spodziewałem się, że będą tutaj wszędzie, jak wiem, czy zauważyliście, plastikowe okna. Chyba nie drewniane. No pewnie właściciel wymienił, bo drewniane nie spełniały ten... standard. Mamy pokój numer 12. Jezu, za jasno ta lampa świeci, moim zdaniem, panowie. O, tu musiała być fajna łazienka, patrzcie na to. Jeszcze brakuje... Nie no, jeszcze brakuje tutaj hydromasażu, nie? Ale, że tak powiem, toaleta królewska, nie? To już konkretna. No nieźle. A zobaczmy, jak wygląda sam pokój tutaj. Też nie ma łóżka. Nie, to już taki...
droższy pokój, bym powiedział. No, tu już nie ma szału macicy, że tak powiem, z tym wszystkim, nie? A warto było sprawdzić, czy jest prąd, nie? Bezpieczniki były włączone, bo... O, tutaj maluśki pokoi. Znaczy, jak na hotel, to i tak powiedziałbym, że jest dosyć spory, nie? Ale to tak jak już kilka hotelów widzieliście na kanale, no to tutaj, jak widać, w każdym pokoju był telefon mimowolnie, nie? Umie mi ktoś powiedzieć, co to za ozdoba? Na co to mogło być? Z jednej i z drugiej strony to jest. A nie na firankę? Zasłonę. Tak. Zasłonę. No tej rzeźby to nikt nie zobaczy z takiej odległości, nie? To jest tylko ten aparat, to nie jest ludzkie oko. Idziemy dalej, chłopki. Nie wiem, czy to takie, czy tu wisiały obrazy, czy to po prostu jest taki wzór. Ale jakie łóżko. O, jakieś królewskie łoże. No to jest... Do malutkich bym nie powiedział, że należy to łóżko, nie? Ale powiem wam, że poza tym, no to póki co, to jakoś mi to miejsce tyłka nie urywa. Nie wiem, co sądzicie o tym. No ładnie, taki niedosyt. No, że tak powiem, nie wiem jak wy, no ale ja nie mam szybszego bicia serca. No. O, kamera na korytarzu, ale obstawiam, że nie działa. Tu będzie fajne, po prawej już widziałem, ale fajna kolorystyka, nie? Fajna kolorystyka tych pomieszczeń. O, nie no, spore te łazienki, nie? I powiedziałbym, że ta toaleta dalej jest użytkowa, nie? Tyle, że kranu nie ma. O, patrzajcie na to. Mietki. Także tego się nie spodziewaliście, nie? No jak już tam Wojtek wspomniał, no obieg jest zajęty przez komornika. Jak większość takich obiektów w Polsce, nie? Meble są ogólnie warte. Mnóstwo. No to wtedy nie jest nawet 5 zł, nie? To także to tak dodaj ze 3-4 zera, nie? No właśnie. Jeszcze jakiś pasjon obraz mamy. No obraz religijny, jak ten. Jak oni nie chodzą. Kurczę, po tylu latach w ogóle się nie ma chorób. No ja jestem... Nie, robię wam. Raz, co? No dwie szafeczki, lustro. No, powiem ci, tak jak normalnie apartament, prawie jak prezydencki, nie? Komornik sądowy, ale to ciekawe, czy nie ma daty, nie? Nie widzę dat na tych zajęciach komorniczych. No pewnie nie muszą podawać komornicy, nie? Idę do kolejnego pomieszczenia, panowie. O, tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Patrzcie, szafa. Mega klimatyczna. No, żeś wszedł mi w ujęcie, no. No to teraz idź stamtąd. Tak jak ten mem jest, idź stąd. Nie, panowie, no staram się robić nagrywki tam jak w miarę chodzenia, nie? No powiem ci, ten... No na razie powiem wam, że tyłka mi to miejsce nie urywa, nie? Jest ładne, ale... Za dobrym bardzo stanie. Ale mi się wydaje, że już po prostu komornik pozabierał większość wyposażenia i już nie brał tego, co już jest coś warte, nie? Tu nie byliśmy jeszcze, pokój numer 15. Poduszeczka jakaś. Kanapa. No, kto się spodziewał kanapy w łazience? Chyba się nikt nie spodziewał kanapy w łazience, nie? Patrzcie. Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, nie? No, wilgoć robi swoje, nie? Że tutaj jest tak niedomalowane. A coś tam wisiało pewnie. No i tutaj przebruzdowane jest. Nie wiem, że jakiś remont chcieli przeprowadzić i się nie udało. Mhm.
kolejna łazienka. My trochę się oddaliłem od chłopaków, ale... Ale no... Miejsce ciekawe, ale to takie coś bardziej na zdjęcia, nie? O! Jak to jest zrobione? Wełna. Tam wejście na strych. Czy jakby to brakuje wyposażenia, nie? Żeby tak mieć do pełni szczęścia to miejsce zrobione, nie? Nie można mieć szczęścia. No ale ładna łazienka, nie? Okno w oknie. Okno Cepszyn. Nowoczesność i klasyczność. Ale zobacz tutaj, Arek, patrz. Tutaj może nie ma wyposażenia, ale samo wrażenie robią te tutaj belki, nie? Zobacz te belki, jak tu idą, nie? To są belki stropowe. No. To było zwykłe poddasze, a przerobili to na... Znaczy nie wiem, no ogólnie obstawiam, że piwnice w maseczkach byśmy zrobili, panowie, tak gdzieś na koniec, nie? Jak myślicie? Narożnik, nie? Belka tu wystaje, tak? Tak. I przykryli to dywanem po prostu, nie? Żeby nie było... Nie raziło w oczy, nie? Mhm. Tutaj pierwszy, tak samo, nie? Pierwszy urbex, który może powiedzieć, że to łazienki są atrakcją. Tak. No ale zobacz, no nie będzie do każdej łazienki wchodził tak samo, jak nie do każdego pomieszczenia, no bo jak widać, w większości pomieszczeń po prostu no, nic ciekawego nie ma, nie? No to mamy chyba ostatnie. No ostatnie pomieszczenie, no i co, nawrót i idziemy na dół, nie? Tylko proponuję, panowie, założyć maseczki, bo tam w piwnicy jest czarna pleśń, to także. I to. No ale widziałeś, całe owalone tą pleśnią jest, nie? No my jeszcze sobie przejdziemy obiekt i porobimy zdjęcia, a ja wam na szybko teraz piwnicę pokażę po prostu. No jakieś szybkie zakończenie i będziemy zmierzać na kolejny obiekt, bo trochę rzeczy w planach mamy. Także... No, zaraz wam pokażę, dlaczego mam maseczkę ubraną. Patrzcie. Żeby po prostu nie wdychać całości tej czarnej pleśni. Po prostu tak na szybko to przejdę w maseczce. Ale też jest kilka ciekawych rzeczy. Lodóweczki, no chyba mają z milion lat. Zamrażarka tutaj. No i godło polskie, no tego nie mogło zabraknąć. Składzik tutaj był. Nie, ta naprawdę ta pleśń jest strasznie niepokojąca tutaj. Tu sauna jest, patrzcie. Bym tego nie zauważył. No ale patrzcie, ile tu jest wszystkiego pleśni. I tak dalej. No. Siłownia to siłownia była nawet. To oczywiście wam wybluruję, bo są zdjęcia kościołów. No taka mała, skromna sauna. No, nie ma co tu więcej z niej pokazywać. O, zobaczcie na te drzwi. Tak teraz. O, myślałem, że to jakaś piwnica będzie, a... Mam, że sporych rozmiarów ta piwnica jest tutaj.
O, została woda utleniona, jakieś rękawiczki, gaza. Tego się nie spodziewałem, że jeszcze znajdziemy, ale patrzcie. Zawsze się lepiej miło zaskoczyć, nie? To jakaś odnowa biologiczna, czy coś? Winda. Może, nie wiem, coś w stylu jadalni tu było. Bo zobaczcie sztućce, znaczy sztućce. Zastawy, talerze, szklanki. Thank you.
spodobał, choć ma pewnie dosyć nieodpowiedzialny. No i niestety pomieszczenia są bardzo opustoszałe, jest parę perełek, ale jest. Komornik wszystko pozabierał. Jeżeli wszystko Wam się podobało, zapamiętajcie subskrypcję, łapki w górę i komentarze. Nie zapomnijcie zajrzeć do naszego fanpage'a. Tak, to ja jeszcze dodam coś od siebie. No, też mnie obiekty po prostu nie porwał. No ale parę rzeczy się zachowało, to w łóżko, co właśnie sobie zakończenie robimy i w sumie tyle. No, dzięki za oglądanie, widzimy się w następnych materiałach. Na razie.